Cześć, nazywam się Filip Lipiec i jestem tutaj, żeby awansować do Ekstraklasy w Zagłębiu. Zapraszam do trenera. Ciao. Ludzie dopytują się o napastnika, tak więc jestem. No to dobrze, dobrze. Podoba mi się. Słuchaj, miło mi, że wylicytowałeś taki trening. Ja chciałbym, żebyś był pełnoprawnym zawodnikiem naszego zespołu. Tylko dzisiaj. Niestety tylko dzisiaj, ale trzeba spełniać marzenia i mam nadzieję, że jedno z takich marzeń zostanie spełnione. No dokładnie. Cieszę się. Chciałbym, żebyś normalnie wyszedł z zawodnikami wszystko, żebyś słuchał, co mówię. Czyli tak, piłkarze, nie wiem, czy wcześniej grałeś w jakim zespole? Nie. Kiedyś byłem dawno temu, miałem 12 lat, byłem na, jest taki klub w Warszawie, Agricola. No i tam byłem na jednym, jedynym treningu, ale ponieważ mam o to do siebie żal cały czas, ponieważ byłem taki przywiązany do nogawki taty. Powiedziałem mu, tato, jak będziesz mnie odprowadzał na te treningi, to ja będę chodził. On powiedział, nie mogę, praca. No i powiedziałem, że nie, w takim razie bez taty nie będę przychodził. No i niestety dzisiaj nie mogę robić tego, co bym chciał robić, bo piłka jest, no to jest po prostu moje życie. Czyli dzisiaj spełniłeś marzenie swoje, dzisiaj, niekoniecznie taty, ale swoje na pewno. Tak, dzisiaj jest po prostu niesamowity dzień. Dobrze, sam w to nie mogę wierzyć, że udało mi się to wylicytować i dzisiaj tutaj jestem. Dobrze, jest orkiestra Jurka Owsiaka, bo Jurek spełnia marzenia nie tylko nasze, ale wielu innych ludzi. O, super, super. Cieszę się tak naprawdę, ja przebieram się, o 16 zaczynamy, także widzimy się na boisku i do roboty. Mam nadzieję, że się spocisz i poczujesz, jak to jest ciężko być piłkarzem, że to nie jest takie proste, jak się wydaje niektórym na trybunach. No mam nadzieję, że trochę zmienię zdanie o piłkarzach po tym dzisiejszym treningu i będę mógł przychylniejszym okiem na nich spojrzeć później już sprzed telewizora. Okej. Okay. Zapraszam na trening. Ja się przebieram, też już idę. Jest stres? Nie, bardziej takie podniecenie bym powiedział. Jestem podekscytowany i sam, no tak naprawdę nie wiem, co mnie tutaj czeka, więc... To znasz zawodników, z którymi będziesz trenował? No tak, z niektórymi tylko przelotem się widziałem, wychodząc z szatni. No zaraz się tutaj poznamy, no, zobaczymy, jak tam forma. Panowie, przedstawię mojego zawodnika Jurek Owsiak, nie? Wygrał zarobiony gościu, może przyszły sponsor naszego klubu, nie? Pierwsza wolna. A ty grałeś Gianluco za Brawo!
ile bramek strzeliłeś? Jedna wpadła. Jedną, ale bardzo ważną. Tak jak słyszeliście. Jaka pozycja w końcu? Zagram wszędzie. Za pojdziurach. No, muszę powiedzieć, że naprawdę jestem wykończony. To było naprawdę dobrze przepracowane, nie wiem, chyba półtorej godziny. Bo tutaj czas się maksymalnie dłużył. No ale jest power, jest moc. Ale biegałeś, widać, że dawałeś radę równo za chłopakami. No to troszeczkę. Brameczkę strzeliłeś. Troszeczkę mi zatykało, ale no nie ma się co dziwić, chłopaki tutaj trenują zawodowo. I naprawdę mają zdrowie do biegania i podziwiam ich, że dają radę, no. Niech trenują, niech walczą, bo tutaj musi być ekstra klasa w Sosnowcu. Ja Dzięki. Fajnie, że mieliśmy okazję przywitać naszego kolegę na naszym treningu. Wygrał fajną licytację. Myślę, że dla Jurka Owsiaka to jest bardzo ważne, dla mnie bardzo ważne. Myślę, że widział, jak ciężko jest być piłkarzem, jak to jest popracować, pobiegać i mam nadzieję, że udało mi się spełnić marzenie jego bycia zawodowym piłkarzem w grupie zawodowej, więc bardzo dziękuję za to, że wylicytował ten trening i cieszę się, że był dzisiaj z nami. Dziękuję.